Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Medieval Dynasty, moi drodzy. Ale już w pełnej wersji. Patrzcie, co się stało. To jest stary zapis z wersji gry z wczesnego dostępu. Nie wszystko może działać poprawnie. I teraz co? Niby tam na Steamie było, że można odzyskać tam zapisy, nie, jakieś tam pierdoły i tak dalej. Ale nie wszystko może działać poprawnie, tak? Więc dodali nam jakichś tam bandytów, jakichś innych, więc z przykrością trzeba oznajmić, że tyle pracy, chociaż wam pokażę może to, co do tej pory zrobiłem. Ostatni raz chyba grałem w lipcu bodajże, pod koniec lipca jakoś tak, to wam pokażę jeszcze stary zapis, tylko co zrobiłem, co zamierzałem zrobić i co wykonywałem po drodze. Postanowiłem wyciąć cały las, nie? Tak sobie myśliłem. A co? Ale nie wiem, gdzie ja jestem. Ciekawe, czy to będzie działało. Tu się za wiele nie zmieniło. Koniec. Żyje. O, tu coś rośnie, tu coś rośnie. No i sprawdźmy, czy to działa. Ej, nie działa. A może i działa. O, nowe jakieś podświetlenia, proszę bardzo. Ej, no nie działa, bo tu tego lasu nie było, czyli na nowo mi las urósł. Ej, na nowo mi las urósł, czyli nie działa. Trochę tu wycięłem. Ale to nie tak, bo tu już tego lasu nie było, do tej wioski, do samej wioski, gdzie jest moja wioska, to druga. O, tu gdzieś ta wioska jest. O, tu do tej drogi nie było w ogóle tego lasu, czyli już się zepsuło, czyli moja robota i tak poszła, że tak powiem, na marne, nie? Tu było wszystko wycięte i jest wycięte tu ten kawałek, ale ten drugi kawałek też był do tamtej, aż do tamtych podnóża gór, można by powiedzieć, było wszystko wycięte. A jak możemy zauważyć, nie jest wycięte, więc drzewa mi jakoś się tu pokazały. Więc nic, moi drodzy, w takim oto razie i tak zaczynamy na nowo, bo jest tu już, oznajmiam, że jest to pełna wersja gry od bodajże 23 września. Dzisiaj mamy 29 września. Tu nagrywam, więc to sobie skonfigurujmy od razu. Poziom trudności normalny, długość pory roku na 5 dni. Podatki 100, limit budynków na 200. Losowe wydarzenia niech będą. Kondycja, brak głodu, nie. Brak pragnienia, nie. Nieograniczona waga, nie. Żywność, pał 100%, bandyci, o, będą bandyci, moi drodzy. Wartość zdrowia przeciwników 100%, wartość obrażeń przed 100%, zatrucie niech będzie. Temperatura, szybkie tworzenie, o, może szybkie tworzenie, tylko włączymy, nie wiem do czego to jest. Ale weźmy, mnożnik na 100%, na 100%, reszta zostanie tak jak jest, moi drodzy. I zaczynamy zabawę od początku. Zobaczymy, czy się zmieniło coś w tym, w intro. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then the war came. I lost everything overnight. Dobra, chyba to wszystko zostaje to samo. Więc nie będziemy, bo widzę już po początku, że zostało to samo, więc trudno. Ale tak jak mówię, pół, no może nie pół, ale 1/3 wyspy wycięłem z drewna i kurde teraz lipa, co? Początek nowego życia. Ewentualnie jeszcze, wiecie co zrobimy, z dźwiękiem trochę sobie, no właśnie, bo już widzę, że już
Trochę sobie dźwięk zmniejszymy do 80%. To do 70%. O, tak sobie zostawimy. O, zatwierdź zmiany. I jedziemy, moi drodzy, jedziemy. Początek nowego życia, czyli początek pewnie będzie też taki sam. Mapa, jesteśmy tu. Tak podejrzewam, że wszystko będzie bardzo podobnie. Przynajmniej te początkowe zadania. Ale no nic, no ale trzeba... Ale trzeba, moi drodzy, zacząć od początku, żeby to miało ręce i nogi. Więc tak zrobimy, no. Skoro nam każą zacząć, to zaczniemy. I będziemy od początku budować. Teraz przynajmniej jesteśmy mądrzejsi w doświadczenie. Co by nie było, już powinno być nam trochę łatwiej. Powinno. Ale czy będzie? Się okaże. Gdzie tu jest ten... O kurde, co ja wziąłem? A co tu jest? Aha, to jest ten. Dobra. Pod tabem. Tylko jak to było? 26 metrów tu. Dawno nie grałem, to już wiecie, jest tak trochę kiepsko, nie? Twoje oczy, nie sądziłem, że jeszcze kiedyś je ujrzę. Jedno błękitne niczym nieba, drugie czarne jak gruba... Co? Grudka węgla. Wszystko w porządku. Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. O co chodzi? To zabawne. Moja babcia opisywała dokładnie ten sam sposób. Dobra, dwójeczka. Och, czyli nie jesteś duchem. Dobrze, przez chwilę pomyślałem, że postradałem zmysły. Po prostu twoje wyglądasz dokładnie jak on. Wybacz, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Jestem no, dobra, jestem nowy. Dopiero... Co? A ona jabłko zjadła. Oż ty. Nazywam się Racimir. Jestem synem Wandy, prawda? Siostrzeńcem Lordana. Ej, tego nie było chyba, nie? Nowe te dialogi mamy. Słucham, znałeś moją matkę? Nie, bezpośrednio. Słyszałem jej wiele razy, ale nigdy nie dane mi nam było się spotkać. Lubi trzymać swoje rodziny... Co? Lubi trzymać swoje rodziny z dala od siebie. Chyba nie rozumiem. Zrozumiesz. Moment. Czy ty powiedziałeś, znałeś wszystko z nią dobrze? Mam taką nadzieję. Gdziekolwiek ona teraz jest, straciłem oboje rodziców podczas wojny. Pa, a teraz ona je? Też jabłko? Dobra, nie przejmuj się. Zginęli, abym ja mógł żyć. Planuję przeżyć to życie jak najlepiej potrafię, aby uhonorować ich poświęcenie. Wybacz, ale nie chcę o tym rozmawiać. No to co, nie chcę rozmawiać? Dobra, to bardzo dojrzałe z twojej strony. Jestem pewien, że byliby dumni, słysząc twoje słowa. Wspomniałeś mojego wujka Lordana. Poszukuję go. To właśnie z jego powodu przybyłem do doliny. Och, Racimirze, nie znoszę... Przynosi złych wieści. Twojego wuja Lordana nie ma już z nami. Zmarł 3 lata temu. Tak bardzo mi przykro. Rozumiem, jak musisz się czuć. Sam byłem jego bliskim przyjacielem. Zatem to koniec. Jestem ostatni, który pozostał. A może co mu się stało? Zginął spokojnie we śnie. Nie cierpię. Mogę ci to przyjrzeć. Co w takim razie powinienem teraz zrobić? Czuj się zaproszony do osiedla w dolinie. Możesz iść gdzie tylko zechcesz i rozpocząć nowe życie. Oficjalnie przyznaję ci zezwolenie Kasztelana do budowy i uprawy ziemi na każdym wolnym terenie w dolinie. Ej, tego nie było, to są na pewno nowe dialogi. Zbuduj sobie dom i zobacz, co przyniesie dla ciebie jutro. Możesz nawet zbudować całą wioskę, jeśli zechcesz. Wielu podróżników przybywa do doliny. Może niektórzy zapragną dołączyć do twojej osady. Tak po prostu mogę wziąć ziemię bez żadnej zapłaty? Cóż, będziesz zmuszony płacić coroczne podatki dla króla. Jednak poza tym możesz... Robić co zechcesz. Oczywiście tak długo, jak nie łamiesz prawa, albo przynajmniej nikt o tym nie doniesie. Brzmi niewiarygodnie. To miejsce jest naprawdę przepiękne. Chyba faktycznie tutaj zostanę i zobaczę, co mi zgotował los. Cudownie to słyszeć. W całej krainie możesz znaleźć mnóstwo surowców. Zbierz kilka kamieni oraz patyków z ziemi i spłóż sobie prostą siekierę. Dzięki niej będziesz w stanie ścinać drzewa, rąbać je na kłody. Następnie będziesz mógł wytworzyć drewniany młotek, który będzie niezbędny w procesie budowniczym. Jestem pewien, że sobie poradzisz.
No dobrze, kiedy już zbudujesz sobie dom, wróć ponownie do Gostowi i porozmawiaj z moją żoną Dobroniegą. Zarządza ona tutejszą towarną. Poprosiła, aby cię czymś pożywiła. Musisz być wygłodniały. Weź od niej również po piwie dla nas i przyjdź do mnie. Opowiem ci trochę o Lordanie. Tak mi się podoba, moi drodzy. Zbieranie ze sobą. Dobra, dobra. Wiem jak się zbiera. Tylko jak to było ten... Tu... Patrzcie, bramy mamy, tego nie było, Czekajcie, co ja wcisnąłem? Q. Budynki, proszę bardzo. Magazyny, to zostało to samo. Rękodzieło. To zostało to samo. Ogrodzenia. Tu zostało to samo. Bramy. Pleciona brama. Bram nie było. Meble i dekoracje. Pułapki. Latarnie. Pień do siedzenia. Nie wiem, czy on był, czy nie był. Na grubo. Tylko jak to był ten wzrok, kurde? Nie pod tabem. To jest ten. Dobra, jakiegoś zaraz kamienia se znajdziemy. Parę patyków, parę kamieni. To była tarcza zawsze, nie? Tak. Dobra, dawaj. O, ścinanie drzew. To zaraz. Najpierw parę patyolków. Mam 14 patyków. Trzeba będzie sobie zbudować na pewno siekierkę. Ale jak był ten wzrok? V? Nie. Q, E. Shift, Control. Tu mam rękę. Dobra, jeszcze ze dwa patolki. O! Deskę se weźmy. Co tu jest? Beczka, otwórz. Mąka w beczce, biorę. A całość? Dobra. Tu mamy drugą beczkę. Tego nie było. Okej. Okay. Mogę coś więcej? Nie, to już tylko do tego. No to już jest ciekawie. Już nowe elementy, jak widzicie, można zobaczyć. Więc chyba dobrze, że zacząłem od nowa, nie? Tylko jak był ten patyk, zbierz. Jak był ten nowy ten? Dobra, wytwórzmy, nie. Pod Q było. Możemy sobie wytworzyć na pewno z jednego noża, bo będziemy potrzebować, nie wiem do czego, ale weźmiemy go. Pyk. Później weźmiemy sobie siekierkę. Pod I mamy inwentory. Mamy jabłko, mamy suszone mięso nawet. Patrzcie, to już my mamy wszystko. Deskę jedną. No dobra. To byśmy co? Tylko teraz tak. Jak to było? Siekierka. Kamienna siekiera pod dwójeczkę. Gdzie my sobie chałupę znajdziemy teraz, nie? Znowu na tym pustkowiu? Czy gdzieś tutaj bliżej? No to by było najlepsze miejsce w sumie, tak na dobrą sprawę. Ja tutaj sobie szukałem, nie? Dobra, na razie dobra, zetnijmy sobie drzewko jedne. O. Ale to dobra, ja sobie wezmę, ale zaraz będę ciężki jak nie wiem co. O, jagody. Zielone, nie chcę. Babka lekarska, biorę.
Bo tu też jest babka lekarska. Biorę. No już ważę kilogramy. Już ważę za dużo. Ale jak był ten, kurde, wzrok magiczny? R. Dobra, co możemy budować? Możemy sobie... Kłody 6, dom. Kłód mamy 6. Dobra, ja może być co, pierwszy dom. Pierwszy dom to bym sobie wybudował gdzieś tutaj blisko, nie? Słoma, nie, kraść nie będziemy, nie. Kradzieże to się, to są złe, nie. Kradzieże nie. Jaka studnia fajna, tego nie było na pewno. Ale nie, no ten wzrok, no kurde, no nie wiem jak ten wzrok był, no. How are you? Może poremonsujemy od razu. O, sympatia. A co lubisz jeść najbardziej? Kiedy po raz ujrzałem Dorinę, zrobiła na mnie ogromne wrażenie, jak? I patrzcie, i od zera sympatia idzie, nie? O. Dobra. Bywaj. No, trzymaj się, tak. Żona, proszę bardzo, dobra. Tak, wiem. Wiem. Ja bym tutaj sobie gdzieś domek zrobił i tutaj... Tylko tak, nie mamy kłód. Ale mamy kamieni. Ja sobie kamieni trochę oczywiście podbieram, bo po drodze. Szkoda ich nie wykorzystać. Ale je wyrzucę tutaj na... Na wyrzuć. Gdzie są kamienie? 17 kamieni. Upuść. O. Kamieni nie potrzebuję na razie. A potrzebuję kłód. Tu gdzieś zaraz glina była zawsze, nie? Ale ja potrzebuję kłód, czyli tak. Weźmy sobie siekierę. Jeszcze zetnijmy jakieś jedno... Jedno drzewo, ewentualnie ze dwa może. A, ja jeszcze muszę drewniany młotek zrobić. Halo, mietek. Właśnie. Wszystko pięknie, ładnie, ale ja muszę młotek jeszcze zrobić. Dobra, mamy... Mamy pierwsze, moi drodzy. Teraz tak, co byśmy tu sobie zrobili? No, pału nie, młotek nie, siekierę nie, motykę nie. Budynki. Magazyny. Jeszcze nie mogę zrobić żadnych magazynów. Ale mogę już sobie wstępnie jakiś dom machnąć. Wow. Takim fajnym podestem. Patrzcie. Nie możesz postawić tu... Ten teren jest zajęty, przepraszam. Ale tu. Patrzcie jakie fajne. Na balach. No kurza twarz. Dobra, weźmy młotka. Nie to, ekwipunek, trójeczka. Młoteczek. Potrzebujemy kłody i patyków. Ale on wolno wali. No dobra, nieważne. Na razie zróbmy tak, jak możemy. Żeby przynajmniej zaliczyć to pierwsze zadanie, nie? No ale jak tak wolno, no to chłopie. To będzie... Będzie długa rozgrywka, moi drodzy. Coś tak podejrzewam. Dobra, no to co? Polecimy po kolejne kłody, nie?
nie na chałupę. Dobra, trochę jakichś piórków mamy. Chodź tu, gdzie lecisz? Jakieś parę patyczków sobie zbierzemy jeszcze. Podejrzewam, że jedno to będzie za małe, więc palniemy od razu drugie drzewo. O! Tam mamy królika. Jest królik. Włócznia 4. Gdzieś on tu, łaj zalatała. O. Ubiliśmy królika. Teraz możemy go wziąć, czy nie? Kamień. A jak te królika? Oskuruj! Królicek jeszcze ciepły nóżkami rusza. Dobrze, że nóż zbudowałem. Dobra, dokończmy tą budowę tego domu. Idźmy dalej. Co tu oni nam chcą od nas? Woda, dobra. Okej, okay, no wiem, że to będzie taki samouczek, trochę wkurzający. No ale nic na to nie poradzę. Musimy to zacząć od początku. To nie wiem, jak ten wzrok był. No przed chwilą był ten wzrok, ale... Co ja wciskałem? Shifta nie. Dobra, nieważne. Dokończmy budowę. Ale tu jest fajnie. Ej. Podoba mi się to. Dobra, pach. 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 Jeszcze za mało będzie. Jeszcze trzeba będzie kłód trochę dociąć. O dobra, stój, bo chłopie, nie masz czym. Dobra, to jeszcze ze dwa drzewa. To wygląda takie ciekawe. Ale może bym poszedł na te większe. O, na tym powinien mieć 5 kłód. A tu trzeba się rozejrzeć, czy w glinie nie ma bitej łopaty, nie? Bo wiem, że tu kiedyś coś było. Gdzieś tu było. O, jest kolejny króliczek. Ale nie ma. Oj, nie trafiłem. Jaki zes. Jak mogłeś, chłopie? Tak było. O, jeszcze patyki i grzyby jeszcze możemy zebrać. O. Smardzę. Nowy poziom przetrwania. Ja, dobra. Dobra, o, mamy dziurawca. Nie wiem, na co on tam był, nie pamiętam. Gdzieś tu pisze o królik. Mamy go. Mamy dziada. Mamy dziada, moi drodzy. Mamy dziada. Kamienie się oczywiście, że przydadzą, co by nie było, nie? Tylko gdzie jest moja włócznia teraz? Dobra, patyki mamy, bo patyki będą 16. Może starczy, co? Teraz trzeba byłoby iść nad rzekę. Jak tu wygląda? Gdzie my jesteśmy? Aha, tu jest Borowo. W sumie tu nad rzeką byłoby ciekawie nawet chyba, co? Nie ma nic ciekawego? Nic nie leży na brzegu? O, jest trzcina. Dobra, zbieramy 30. Ile tam miało być? 2, tak? 32, dobrze. Zbieramy to. W ogóle ja mi się pić chcę, nie? Tak jest.
zbierzmy trochę tej trzciny. Wyczyśćmy to, niech to będzie. Aha, patyki też przy okazji budownictwo. Dobra. Aha, czyli co? Ale nie wszystko jest przetłumaczone. Rozdział Bullet Your Fish House, no. Zbuduj swój pierwszy dom. No, wszystko pięknie, ładnie, tylko... Panowie z twórcy. Wydaliście pełną wersję, no to coś tu jest nie halo, nie? Tyle czekaliśmy na wczesny dostęp. Znaczy, graliśmy na wczesnym dostępie. Liczyliśmy sobie, że będą błędy, że będziecie to naprawiać. No ale tu taki bubble od razu. Trochę przegięcie, co? Bym powiedział. Trochę przegięcie pały. Umiejętności, proszę bardzo. Wiedza o wydobyciu. Łowca skaru, no, podczas gliny, mi zniszczenie, nie, dobra, wiedza. Nie możesz, co? No, wydobyciu, no dobra, zwiększ poziom. Nie masz żadnych punktów umiejętności, a, bo ja tu mam. Wiedza o przetrwaniu. Żelazna wątroba, 20% na zatrucia, na... Doświadczenia, ja chcę to. Na razie. I tu też chyba było 10 punktów, tak? Jakoś tak. Dobra, my potrzebujemy szybko doświadczenia zdobywać. Dobra, 100 słomy powinno nam starczyć. Młotek był pod trójką. Ale ja kłótnie wziąłem, kurde. Czekaj, bo tam drzewo jest powalone, a ja nie wiem. Ja nie wziąłem tych kłód, nie? A potrzebuję. Czy wziąłem? Nie wziąłem. Tu, no właśnie mówię. Że coś ich tu nie halo, nie? Ja potrzebuję kilku kłód, żeby dokończyć budowę. Łoki doki, dobra. Tu mamy. Wyspać potrzebujesz, wybudować dom lub tworzyć ognisko. Spanie jest możliwe między 19:00 a 7:00 na sen. Obudzisz się rano, kolejne spanie w łóżku odnawia niewielką ilość zdrowia, jednak odpoczynek przy ognisku już tego nie robi. Oczywiście, przy ognisku się nie opłaca odpoczywać. Trudno. To nie będziemy odpoczywać przy ognisku, ale o ten domki na palach to już mi się zaczynają podobać. Dobra. Teraz tak, dokończmy tą naszą chałupinkę. Wiedza pochodnia, tap. Na co mi to? Nie potrzebuję tego. Po co mnie to? Nie chcę. Potrzebuję szybko zbudować chałupinkę. Ojej, jeszcze kłótnie mamy, no nie wierzę. I tu potrzebujemy, tu już będą dwie. No dobra, wiem o tej żywności. Dwie, trzy. Czyli jeszcze jedno drzewo, co by nie było. Co by nie było, jeszcze jedno drzewo. Dobra, dwójka. Dobra, niech będzie śpierk. No może dla pewności obetnijmy dwa. Młody klon, z tego powinny być dwa kawałki. Z tego trzy, to jest pięć. Powinno nam styknąć, nie? Pyk. I pyk. Pyk, gdzie uciekasz? Stój! Haliera. O, trzy nawet wyszły. Daj, cztery. Dobra, jestem przeciążony, ale to nic, zaraz się odciążymy. To weźmy kamienia po drodze, jak już tu jest. A weźmy drugiego, jak już tu jest. O, trochę przegięłem z tymi kamieniami.
to nic. O. Pyk, pyk i pyk, moi drodzy. Zmieniono reputację. Skrzynka. Jest skrzynka. Dobra, futro mam. 4 futra, jo. Kłody 3, mąka. Dobra, ja tak w ogóle to bym wszystko to wyrzucił, nie? Na razie przynajmniej. Patyk, 40 patyków mam. Juhu! No. Tu sobie zostanie parę grzybów. Jabłko, bułka. No i dobra, a po drodze zbierzemy jeszcze tamte kamienie, nie? O te. Dobra, i trzeba byłoby jeszcze... Czekajcie. Nie, to nie tu, tylko to byłoby tu. Pochodnie się robiło tu, moi drodzy. Patyk i słoma. Patyk i słoma. I tak zrobimy. Weźmiemy patyk. Daj patyka, nawet dwa. Co zbuduję ze dwie pochodnie, bo to musi być koniecznie. Dobra, daj słomę. Nie to, nie to, to, nie to, nie to, to. Przynajmniej, no, 4. A dobra, niech będą 4. O, szybkie tworzenie. Dobrze, że to wziąłem. Moi drodzy, teraz tak. Ekwipunek. Gdzie tu pochodnia? Tu była. Prosta pochodnia, moi drodzy. Mamy prostą pochodnię. Pod czym była prosta pochodnia? Pod F-em. No i dobra. Działa tak samo? Do odganiania wilków działa tak samo. Dobra. Pięknie. Resztę możemy wrzucić. I chodźmy do naszego... Jak on tam? U niego sta, tak? Rozmawiaj z Dobroniegą. Właśnie, ona mi da żarcia. Tu są panie, fajne. Ta tawerna też chyba została przebudowana, co? Czy nie? O, ziołka. Ja. O, marchewka, cebula, tego nie było. Dobra, schowaj to. Buraki, tego nie było, moi drodzy. Tu, o, jaki kocioł warzelniczy. Ej, no to fajnie się to... Halo. Czy ty jesteś, ty? Tak, jestem ja. Powiedział, że możesz mnie nakarmić. Dawaj, żarcie. To zależy od tego, co dla ciebie znaczy głodny. Jednak mogę przygotować ci coś takiego sycącego. Dobra, dawaj. Powiem ci coś o sobie. Nie mam zbyt dużo do opowiadania. Dopiero co przybyłem do doliny, bla, bla, bla. Nie spodziewałem się, tak jest. Przyjacielu, nie teraz sobie przypominam plotki o jego oczach, takich jak twoje. Przykro mi z powodu twojej straty. Nie martw się, nawet go nie pamiętam. Wszystko, co o nim... wiem, usłyszałam od matki. Zawsze podziwiała swojego starszego brata. Kochała go na zabój, nawet kiedy przestał ich odwiedzać. Wiele osób go uwielbiało. Z tego, co słyszałam, było w nim coś wyjątkowego. Tak? Ciężko dorównać takim oczekiwaniom. Ja się język plącze. Jedyne oczekiwanie, które powinny cię obchodzić, to twoje własne. Bądź taki człowiekiem. Takim chyba. Halo. Pełna wersja. Przepraszam bardzo. Pełna wersja. Bądź taki... Takim człowiekiem, jakim ty chcesz. Jakim chcesz być. Każdy jest kowalem własnego logosu. To się zgadza. Dziękuję ci, że to mówisz. Potrzebowałem tego usłyszeć, ale nie mówmy już dłużej o mnie. Jaka jest twoja historia? O, byłam częścią wędrującej grupy trubadurów. Nigdy nie zdołałem się nauczyć gry na żadnym z instrumentów, ale byłam całkiem niezłą śpiewaczką. Nasze podróże sprowadziły nas do doliny. Niedługo po śmierci twojego wujka. Wciąż pamiętam pierwszy raz, kiedy zobaczyłem u niego osta. Miał tyle smutku w swoich oczach. Lordan nie był dla niego tylko przyjacielem. Był jego częścią. No dobra, słuchamy dalej. Grupa opuściła dolinę parę dni później. Ja zostałem. Coś wałże u niego osta mówiło mi, że to właśnie u jego boku jest moje miejsce. Pewnie zauważyłeś różnicę wieku. W sumie to nie. Co insunujesz, że wyglądam staro? Skądże? W każdym razie wygląda na to, że to...
miłość cię tu zatrzymała. To wspaniale. Tak, można tak powiedzieć. Ewentualnie ślepota albo głupota. O, to bardziej. Może fakt, że nie znam się na ludziach, cokolwiek brzmi właściwie. Udawaj ile chcesz. Zakochała się mocno w dziadku ze smutnymi oczami i dobrze o tym wiesz. No właśnie. To prawda. Czasem wkurza mnie jak nikt inny. Jednak nie potrafię już wyobrazić sobie brania oddechu bez niego. Ale nie będę ci zawracać głowy moim skliwościami. Z pewnością masz ciekawsze rzeczy do roboty. No raczej. Rozmowa z tobą była przyjemnością. Dobro niego. Każda jej sekunda. Proszę, to niedużo, ale na pewno się przyda. Na początku drogi. W dzisiejszych czasach wszystko kosztuje. Bardzo to doceniam, ale nie oczekuję. Ja ułóżmy. Poradzę sobie. Jak se poradzisz? No i przestań. Nie próbuj zgrywać bohatera. Westchnienie. Wy, mężczyźni, w porządku. W takim razie zrób coś dla mnie. Nie będzie to darowizna, twoja pierwsza zapłata. Na to mogę się zgodzić. Czego potrzebujesz? Jest pewna rolniczka w wiosce. Nazywa się Jarogniewka. O, a to nie była moją żoną w poprzednim tym? Zazwyczaj to ona zapatruje towarne w żyto, jednak od pewnego czasu niczego nie dostarczyła. Moje zapasy są już na wyczerpaniu, a zaufaj mi, nie chcesz sobie nawet wyobrazić, co by się stało z miejscem, gdyby zabrakło piwa. O kurde, no to piwa to nie. Zajmę się tym. Niekiedy już rozmawiamy o piwie, u niego poprosił mnie o wzięcie po butelce dla nas. Pewnie, proszę. Świetnie, dziękuję. Obiecał, że opowiem mi historię o Lordanie. Och, rozumiem. Cóż, w takim razie, dziękuję, trzymaj się. Była jest drus. Dostał do niego stał co? Owsiany, ale dwa. Co to jest? Gdzie to jest? Gdzie te misje były? Kurde, bo już teraz nie wiem. W dzienniku. Dostał do niego stał owsiany. Ale dwa. Owsiany, ale dwa. Mam coś dwa. No ja. 2 z 6 owsiane. To może piwo owsiane chyba, co? Co oni tu, kurde? Coś tu jest nie halo, moi drodzy. Pełna wersja nie podoba mi się. Liczyłem na to, że skoro mam stracić wszystko i zacząć od początku. A ta łajza już śpi, co? Nie, no wstawaj, właśnie. W porządku, powiem taki raz, że zbliżył usta tym bursztynowym dobrodziejstwem, bla bla bla. Znam Lordana przez 22 lata zanim odszedł. Był moim najlepszym i najprawdziwszym przyjacielem, bratem w zasadzie. Pamiętam dzień, w którym się poznaliśmy, jakby to było wczoraj. Miałem wtedy 25 lat i mieszkałem w dużym mieście Jelenborg, w którym się urodziłem. Nienawidzę tego miejsca, ale był to jedyny dom, jaki kiedykolwiek miałem. Może kiedyś więcej ci o tym powiem. Byłem jednak zmuszony, żeby sam się sobą zajmować i tak właśnie robiłem, wykonując jeden fakt, który znałem, kradzież. O, ty złodziejem byłeś? Zgadza się i to cholernie dobrym. Jeśli mogę dodać, kradzież kieszonkowa to był mój chleb powszedni. Potrafiłem ukraść kawałek steka prosto z twojego widelca, a ty nawet byś nie zauważył. Niechciwość mną kierowała, a chęć przetrwania, lecz skłamałbym, mówiąc, że nie sprawiało mi to frajdy. Ty kurde. Lepiej wysłuchaj mojej historii do końca. No właśnie, w tamtych czasach za kradzież obcinali rękę, nie? W Jelenborgu odbyło się coroczny festyn. Zawsze sprowadzał tłum przyjezdnych do miasta. Pewnie możesz sobie wyobrazić, co to oznaczało dla kogoś z mojej branży. Mogłem wyrobić swoją dniówkę w zaledwie kilka minut. Podwędziłem kilka monet tu i tam. Nieco biżuterii, parę nowych butów. A wtedy zobaczyłem szlachcica z trzosem przywiązanym do pasa. Sakwa wręcz błagała mnie o wyzwolenie, aha. Zakradłem się do niego przez tłum, tak samo jak robiłem to 1000 razy wcześniej. Bułka z masłem, delikatnie chwyciłem za sakwę, kilka sprawnych ruchów i leżała mi grzecznie na dłonie. Jedynie co pozostało, to odwrócić się na pięcie i zniknąć tak jak zawsze. Lecz nagle trach! Dostałem mordę tak mocno, że myślałem, że to byk mnie kopnął. Byłem w takim szoku, że to, co się stało, dotarło do mnie dopiero, jak upadłem na ziemię. W głowie mi huczało, ledwie widziałem na oczy. Wiesz, jaka była następna rzecz, którą ujrzałem? Mojego wuja pewnie. Ha, ha, ha. Tak po prostu, że on sobie nie... Uśmiech szeroki, promienisty, uśmiech na twarzy. To był twój wujek Lordan, którego uznałem za szlachcica. Wyciągnął do mnie rękę i pomógł mi wstać. Tak po prostu?
Taki już był Lordan. Widzisz, twój wuj był śmiercionośnie inteligentny. Co to znaczy śmiercionośnie inteligentny? Nie rozumiem tego pojęcia. Może ktoś mi wytłumaczy. Najmądrzejsza osoba, jaką kiedykolwiek poznałem, bez wątpienia potrafi dostrzegać w naszym otoczeniu to, czego nie widział nikt inny. Przewidywać wydarzenia, był zawsze przynajmniej tuzin kroków przed kimkolwiek innym, więc rzadkie sytuacje, w których ktoś go zaskakiwał, intrygowały go. A ty go właśnie zaskoczyłeś, próbując ukraść, tak? Jak się okazało, pomimo porażki, tak, byłem bliżej obrabowania go niż kiedykolwiek, niż ktokolwiek inny i to mu imponowało. Zatem domyślam się, że przyjęłeś jego zaproszenie, dobrze mówią? A uważa, że miałem wybór? W tamtej chwili byłem całkowicie przerażony tym człowiekiem, także poszedłem z nim. Zabrał mnie do najdroższej, najbardziej zatłoczonej oberży w mieście. Przypominam, że to był dzień festynu. Samo wejście do środka zdawało się niewykonalne, ale jemu najwyraźniej to nie przeszkadzało. W ciągu kilku sekund siedzieliśmy już przy stoliku, będąc obsługiwani przez dwie karczmarki naraz. To było nierealne. W głowie jawiło mi się tylko jedno wytłumaczenie. To musi być właściciel tego miejsca. Był nim ja. Skądże? To była jego pierwsza wizyta w Jelenborgu. To wszystko wydawało się snem. Prawdę mówiąc, szczególnie, że nadal kręciło mi się w głowie od uderzenia. Byłem przekonany, że jestem ze szlacheckiego rodu. Jego maniery ubrania, sposób, w jaki się ruszał i wysławiał. Aż nagle wyżłapał kufel piwa, jakby się z kimś ścigał. Wydarł usta rękawem i głośno beknął. Zmienił się ze szlachcica w nieokrzesańca. O tak, stryknięcie palcem. No dobra. Odpaczałem sobie później tę sytuację w głowie dziesiątki razy, zanim zrozumiałem, co się stało. To nie był błąd z jego strony. O nie, żaden przejazd lenistwa czy słabości. On chciał, żebym to zobaczył, żebym zrozumiał. Że to wszystko było ściemą. Widzisz, graci mi, że twój wujek był jedyny w swoim rodzaju, prawdziwym wirtuozem, a jego instrumentem była jego pewność siebie. Co to w ogóle ma znaczyć? Wyobraź sobie zamknięte drzwi, pilnowane przez dwóch uzbrojonych strażników. Pożądasz czegoś, co jest za nimi ukryte. Jakie masz możliwości dostania się do środka? Możesz wejść tam siłą, przekupić pilnujących lub odwrócić ich uwagę i otworzyć zamek wytrychem. A co zrobił Lordan? Po prostu idzie z podniesioną wysoko głową i żąda, by otworzono przed nimi. Masz rację, to wszystko brzmi nierealnie. Nigdy tego nie widziałem. Wiedziałem o moim wuju. Historie z mojej matki były zgoła odmienne. A może to zmyślone, to? Ha, to prawda, czyż nie? Ja i banda byliśmy jedynymi, którzy mieli wstęp za kulisy na lordanowe przedstawienia. Nawet dla nas to, co robił, zdało się czasem niewiarygodne. Czekaj. Banda? Och, drogi Racimirze, jeszcze tylu rzeczy nie wiesz. Nasza historia się tak naprawdę dopiero zaczęła, ale robi się późno. No dalej, nie możesz teraz kończyć? W porządku, powiem ci coś jeszcze. Kiedy wypiliśmy po tym piwie, to wypiliśmy jeszcze po kilka. Potem na stole pojawił się miód pitny. Jeśli dobrze pamiętam, rozmawialiśmy o swojej przyszłości, o swoich marzeniach i przekonaniach. Zaczęliśmy tworzyć jakąś pijackie, absurdalne plany na przyszłość. Cały czas byłem przekonany, że sobie tylko żartujemy. Następną rzeczą, jaką pamiętam, była pobudka w jedwabnej pościeli. Gaduję, że nie była twoja, no raczej. Żartujesz? Pierwszy raz w życiu dotykałem takiej tkanin. Do tego sufit w komnacie był tak wysoko, że pomieścił był olbrzyma. Myślałem, że nadal... Kurde, jak mnie tak gęś kurza. Myślałem, że nadal śnie. Wtem do środka weszła służba. Byłem gotowy brać nogi za pas. Jednak zamiast rzucić się na mnie, podali mi śniadanie do łóżka. Kurde. Też tak bym chciał. Coś ty, to wszystko było sprawką Lordana. Nigdy się nie dowiedziałem, jak do tego w końcu doszło. Jednak tylko pytałem, to buchał gromkim śmiechem, nawet po latach. W każdym razie tamtego nie opuściłem Jelenborg razem z nim. Pierwszy raz przekroczyłem granicę murów miasta i nigdy tam nie wróciłem. To był dzień, w którym zrodziła się nasza banda, a 3 lata później była nas już 5. Prawdziwy zespół, rodzina. Nazywaliśmy się Drużyną Przypomnienia, proszę bardzo. O kurczę, ależ bym chciał tam być razem z wami. To wszystko brzmi niewiarygodnie. Nigdy nie miałem takich przygód jak wy. Dobra, bla, bla, bla. Spokojnie, chłopcze. Nie zawsze było tak kolorowo i przyjemnie, ale to już opowieść na kiedy indziej. Naprawdę zrobiło się później, a to pewnie... O, się spaliła mi ta. A ty pewnie masz dużo rzeczy do zrobienia. Przyjdź do mnie jutro, to porozmawiamy znowu. Dobrze, trzymaj się. Nara.
poczekaj do następnego dnia. No właśnie, dobra, dawaj. A, nie mam więcej tych. Brak pochodni? Jak brak pochodni? Co oni mnie tu? Gdzie to jest ten ekwipunek? Tu. Brak pochodni. On mi będzie mówił, że brak pochodni. Jak ja mam pochodnie. Kurczę. Korci mnie to. Ale dobra, nie będę nic kradł, nie. Nie będę nic kradł, moi drodzy. No to co? Dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy. Jak wyglądała historia mojego wuja. Nowa historia. Tego nie było wcześniej. Więc prawdopodobnie to będzie miało nawiązanie z tymi bandytami, nie? Z tymi bandytami, co tam oni mówili. A tu, czekaj, ktoś sakiewkę ma. Ale jak jest ten? Gdzie jest wiedza? Tu. Sympatia, hodowla, status postaci, rzemiosło. Mieszkańcy, mapa, lokalizacja, nastrój, matka, sąsiedzi, sady, zarządzanie, zatrucia, zadania, zasoby, umiejętności, sen, temperatura, kradzież. Kradzież nie jest tolerowana. Woda, żona, jasny gwint. Tu mamy narzędzia. Tu mamy całą historię, moi drodzy, ubrań. Żywność. Zobaczmy, co jest w żywności. Jagody, jabłka, gruszka, śliwka, kapusta, marchew, plaster miodu, znizna, grzyby. Solone mięso suszone, szczupak, pocio, koń, rybki. A w żywności... A, dobra, wiadro z mlekiem. Wiadro z siadłego mleka nawet jest. Ej, to będzie można... No właśnie, chciałem powiedzieć, sery robić, ale jaja. Ser, chleb żytni, pszenny, tarta rybna, to chyba było. Ciasto owocowe, wiśnie... Ciasto? Nie wiem, czy były ciasta. Jajecznicy były, soki były, wino było, miód pitny, owsiany ale, czy piwo owsiane. Cykoria, tego nie było cykorii, stokrotki nie było. Oset, wilcza jagoda, tego nie było na pewno. Mikstura natychmiastowego leczenia. To patrzcie, dodali nam mikstura sytości. Proszę bardzo. No to na grubo jest. Na grubo, podoba mi się to. Zobaczmy, co w rzemiośle dodali. Na razie chyba nic nowego. Rzemiośle, ale dali na pewno nam mikstury. Drewniana fiolka, to jest, no, to jest coś nowego, a to pewnie na mikstury będzie. Czyli fiolki dali nam nowe, a różne. No to są tylko ozdoby, nie? Może być sprzedane dla zysku. Wiklinowy kosz. Bursztynowy naszyjnik. Ale tego nie było na pewno. Suszone daktyle, suszone figi. Proszę bardzo, tego też nie było. No chyba, że to będzie... Wiem, moi drodzy, wiem, o co tu chodzi. Chodzi o to, że tam raz do... To było już w tym przedostatnim chyba update'cie, nie? Raz na jakiś czas przychodził jakiś handlarz, który miał takie właśnie ten... No, miał dodatkowe rzeczy, nie? No, zobaczcie, naparstek, luna, angielnik, rodzaj prezentu, no, z prezentami, dobra, tak było, już teraz kojarzę, że tak było, o, tu coś żółtego jest, mniszek lekarski, stokrotka, no to, stokrotka, nie wiem, do czego to się przyda, ale na pewno się do czegoś przyda, nie? Mniszek lekarski. No właśnie, patrzcie, ile tego jest. Cykoria była. To jest cykoria. Proszę bardzo, więc teraz te kwiatki wszystkie, które kiedyś były jako ozdoby, już teraz nie są jako ozdoby. Proszę bardzo. No to podoba mnie się. A zobaczmy, co my możemy zrobić. Zjeść go? Co on daje? O, proszę bardzo. Tu? Nie, w jedzeniu. Cykoria. Cykoria nam daje rodzaj zioła używane w celach zmniejszenia uczucia głodu. Znajdowane bla bla bla.
przyrodzie wiosną i latem, jesienią. 40 sekund, czas trwania efektu. Zmniejsza konsumpcję żywności. Dziurawiec to tam, to wiadomo. Mniszek plus 3 zdrowia. Zmniejsza spadek kondycji. Czas trwania zmniejsza zużycie wody. 100 krotka, widzieliście? A jakbym zjadł? A jakbym zjadł na przykład, nie, mniszek lekarski. A z jednego co zjem. Mam jakiś czas? Mamy. Mamy jakieś kółko. Dobra, możemy sobie tu biegać. O, kondycja mi nie spada. Czy spada? Spada. Ale coś mniej spada. Dobra, napijmy się wody i lećmy do chałupy, moi drodzy. I chyba na dzisiaj czas najwyższy zakończyć tą zabawę. Dowiedzieliśmy się ciekawej historii, nawet bym powiedział. No, pana szybko biega. Du-du-du-du. Tu będziemy mogli coś... dobra, to zgaśmy, a tu będziemy mogli sobie usmażyć, moi drodzy, mięsiwo. To tak sobie zróbmy od razu więcej, żeby było, na wszelki wypadek. Okej, okay. Tu możemy wyrzucić reszty gratów, których mamy, czyli patyki i takie inne pierdoły. No to cóż, moi drodzy, ja idę w drzemkę, w takim razie z wami się żegnam, mam nadzieję, że się podobało i mam nadzieję, że spodobają się kolejne odcinki z pełnej wersji, w której dowiemy się kolejnych ciekawych historii. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, hej, hej.